Cześć, witajcie, z tej strony Jakub, witam was serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj dość prosty poradnik, ale niesamowicie przydatny, bo jest to jedna z lepszych rzeczy, jakie ostatnio odkryłem w internetach, w Windowsach, które można sobie dodatkowo zainstalować. Jest to taka aplikacja, która dodaje nam bardzo fajny eksplorator plików. Tak jak widzicie, działa on w oparciu o kilka fajnych takich dodatków, które można było kiedyś w różnych programach też zobaczyć. Między innymi na zasadzie na przykład kart, tak jak w przeglądarce. Możemy sobie przeskakiwać po różnych kartach, możemy sobie włączyć tutaj na przykład dysk C i stąd skopiować sobie jakiś folder czy plik i stąd skopiować sobie jakiś plik na po prostu dysk D bez żadnych problemów, bez skakania po okienkach i tym podobne. Po prostu przerzucamy sobie karty. Tak samo możemy kopiować sobie na jakieś pendrive'y czy coś w tym stylu, o wiele wygodniejsza rzecz. Możemy także działać na takich dwóch okienkach, tak jak widzicie tutaj w tym momencie. I wtedy możemy sobie także włączyć w lewym okienku na przykład dysk C. Wystarczy, że przeskoczymy sobie na prawe okienko. Tak jak widzicie, na dole ten pasek oznajmia nam, w którym okienku aktywnie właśnie jesteśmy. I sobie stąd kopiować. Dlaczego ten pasek jest dość przydatny na dole? No bo w przypadku, gdy będziemy aktywni na przykład w tym okienku i teraz włączymy sobie tutaj z paska na przykład dysk C, to tak jak widzieliście, w tym prawym okienku mi się włączył dysk C, ponieważ tu jestem aktywny. Można po prostu sobie kliknąć na drugi i wtedy tutaj sobie zmieniać dysk. Jest to jeszcze kilka fajnych opcji, które pokażę wam już po zainstalowaniu tego programiku, tej aplikacji. Także przejdźmy do samego procesu instalacji, pokażę wam, jak to pobrać, skąd pobrać i jak to działa. Tak więc dobrze, żeby zainstalować ten programik, będzie to naprawdę prosta rzecz, bo to jest aplikacja, którą możemy znaleźć w Microsoft Store. Więc klikamy po prostu na sklep, sklep Microsoftowy. I tutaj znajdujemy sobie File Explorer, nawet lepiej jak sobie go wpiszecie od nowa. Ponieważ to jest dokładnie ta aplikacja, czyli Files, myślnik File Manager for Windows. Jak piszecie File Explorer, też się powinien pokazać, ale pamiętajcie, że to jest taka ikonka z taką niebieską falą, takiego folderu z niebieską falą. Nazywa się to Files File Manager for Windows. Wchodzimy sobie w to, tutaj widzicie ocena 3,9. Oczywiście aplikacja działa na Windowsie 10 oraz na Windowsie 11, więc z tym nie ma problemu. Gdzieś tutaj są wymagania, o tutaj są wymagania systemowe, minimalnie to Windows 10 wersja z jakiegoś buildu, chyba to nie jest najnowszy build, więc nie powinno być większych problemów. Oceny 3,9 na 5, więc jest ok, pobieramy i po zainstalowaniu moglibyśmy standardowo włączyć ten programik tutaj. Ja jednak wam pokażę, że trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, ponieważ stary eksplorator Windowsa dalej został, on jest dalej taki sam jak był, jego się nie da tak naprawdę podmienić w taki prosty sposób, więc wchodzimy sobie w nasz start, następnie szukamy tej aplikacji, możecie po prostu to wpisać, wtedy wpisujecie po prostu files, tak jak widzicie, ja po prostu wolałem sobie to znaleźć i w tym momencie przypiąć sobie do obszaru startowego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Windows 11, wtedy tutaj mamy nasz Files oraz sobie przypiąć go do paska zadań i na przykład odpiąć nasz stary eksplorator stąd. Wystarczy, że go odepniemy i zostanie nam ten nowy, już się teraz nie będziemy w żaden sposób mylić. Teraz już prosta sprawa, bo klikamy sobie za każdym razem ikonkę Files i mamy już nasz eksplorator. Tutaj możemy sobie zacząć od kilku opcji. Mamy tutaj taką zębatkę na górze po prawej, są to ustawienia. Kolory, motywy to możecie sobie sami dostosować do tego, co wy chcecie. Mamy tutaj sidebar, czyli ten boczny panel tutaj po lewej stronie. Możemy sobie wybrać, co tam chcemy zobaczyć, czego nie chcemy zobaczyć. Więc tutaj możecie sobie poogarniać, że możemy sobie odpiąć kosz oraz go przypiąć. Taka prosta pierdółka, ale na pewno przydatna. Kolejną taką zakładką, która warta zainteresowania, są oczywiście opcje. Tutaj możecie sobie ustawić na przykład taką fajną rzecz, jak czy po każdym włączeniu aplikacji ma pokazać nową, czystą kartę, czy ma po prostu przywrócić poprzednią sesję albo otworzyć konkretną kartę lub karty.
Czyli jakbyśmy zostawili tak jak standardowo, to za każdym razem, gdy włączycie aplikację, będzie taki o widok. Jeżeli ustawicie sobie drugą opcję, czyli przywróć poprzednią sesję, to jak włączycie nasza dysk C, wyłączycie i włączycie z powrotem, to odpala wam się dysk C, tak jak teraz u mnie. I ostatnia opcja to jest taka, że możecie sami po prostu sobie skonfigurować, jakie to ma być konkretne karty i za każdym razem na przykład będzie włączać wam się dysk C, obojętnie w którym miejscu skończycie. Ja sobie zostawię otwórz nową kartę, to mi najbardziej się podoba. Kolejna zakładka warta zainteresowania to wielozadaniowość i mamy tutaj na przykład wyświetl pionowe menu karty na pasku zadań, na pasku tytułu oczywiście. Tak jak widzicie, tam jest na górze taka ikonka, jak ją włączam i wyłączam dokładnie przy tym plusiku. Ona służy do tego, że możemy sobie włączyć karty takie o i wtedy tutaj widzimy sobie karty pionowe. Ja osobiście sobie tą funkcję wyłączę. Mamy też włącz widok podwójnych paneli i to działa oczywiście na zasadzie tego, co wam pokazałem na początku. To jeszcze możemy zawsze otwierać nowe karty w trybie dwóch paneli. Gdy zostawimy sobie tę opcję, to mamy te dwa panele i możemy sobie właśnie przeskakiwać z na przykład tej obrazy do obrazy i możemy sobie przekopiować, co oczywiście w tym przypadku nie ma najmniejszego sensu, bo bym skopiował z tego samego folderu do samego, ale wiecie o co chodzi. Mamy wtedy dwa panele, jeszcze większa wygoda niż same karty, po prostu kwestia tego, kto co bardziej lubi. Ja osobiście wystarczą mi te zwykłe karty, nie chcę tych dwóch paneli. Ostatnio to są jakieś funkcje eksperymentalne, czyli coś, co może działać dobrze, może działać źle i oraz informacje o programie. Tak naprawdę jest to jeszcze jakieś kilka opcji, których wam nie pokazałem, możecie się pobawić. Ja wam pokazałem to, co według mnie jest najważniejsze w tym programiku, w tej aplikacji, z tego, co ja najczęściej korzystam i co mi się najbardziej podoba. Ale oprócz tego jeszcze pokażę wam, że tutaj mamy na przykład dostęp do zarządzania widżetami. Tutaj możemy sobie jakieś paczki włączyć, nie mam pojęcia co to za paczki. Ostatnich plików, ja osobiście nie chcę tego. Tak samo możemy ukryć dyski, możemy ukryć te foldery. Osobiście wydaje mi się, że to jest fajne i warto sobie zostawić. A tutaj możecie sobie oczywiście sami to skonfigurować jak chcecie. Mamy też zobacz więcej. Możemy włączyć sobie po prostu nowe okno i wtedy włączą nam się dwa eksploratory. Mamy też tutaj, oczywiście nie tu kliknąłem, w kompaktową nakładkę, wtedy włącza się taka malutka nakładka. Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem sensu tego, chociaż może ktoś korzysta, nie będę oceniał. No i w zasadzie to tyle z tych takich podstawowych rzeczy, bo tutaj jeszcze możemy sobie używać takich podstawowych funkcji, jak na przykład wielozaznaczanie, zaznaczanie wielu elementów i na przykład usunąć wszystkie naraz, możemy wyczyścić zaznaczenie i tak dalej. Możemy też sobie tam włączyć to tak jak standardowo w tym zwykłym widok, jaki chcemy tych folderów. Tak jak widzicie, niektóre się troszeczkę bugują, z jakimś czarnym tłem się robią. Szczegóły te standardowo ja sobie je zostawię. Możemy pokazać ukryte elementy, możemy je ukryć standardowo. Możemy pokazać rozszerzenie, możemy je ukryć standardowo, tak jak w zwykłym eksploratorze. Tutaj mamy szczegóły jakiegoś elementu, gdy klikniemy jakiś folder, to pokazuje ile w środku jest, kiedy modyfikacja, ścieżka, data utworzenia. Możemy sobie posortować, tak jak my lubimy, według jakiejś tam daty modyfikacji, rozmiaru, typu i tym podobne. No i tutaj zostało to samo co wcześniej, oprócz tego jeszcze możemy otworzyć to w terminalu, czego raczej nikt z nas najpewniej nie będzie używał. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o całość tego eksploratora nowego, który chciałem wam dzisiaj pokazać. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie wygodniejsze. Ja z tego korzystam, będę korzystał, bo to jest naprawdę fajne, wygodne, w szczególności te karty. Dla mnie to jest największy game changer, jeżeli chodzi o ten programik, o tą aplikację. Ale inne rzeczy też są naprawdę przyjemne, wygodne, jak na przykład właśnie dwie kolumny, w których możemy sobie przerzucać jakieś pliki. I jeżeli macie więcej niż jeden dysk, to najpewniej korzystacie właśnie gdzieś tam, przerzucacie sobie pliki pomiędzy dyskiem C, D i tak dalej. Więc to jest naprawdę bardzo fajna aplikacja, którą mogę z czystym sercem wam polecić. I cóż, mam nadzieję, że ten poradnik wam się przydał. Widzimy się w kolejnych filmikach.
Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.